Wydawnictwo Znak Literanowa przedstawia: Saskia Nord Grzechy sąsiadów przełożyła Bożena Czarnecka. Czytają: Jacek Knap i Kinga Suchan Dedykuję mojej babci Beb, która niestety odeszła tuż przed wydaniem tej książki. W całkowicie rozumnym świecie szaleństwo jest jedyną wolnością J.G. Ballard. Chciałbym tylko poczuć prawdziwą miłość, wypełnić dom, w którym żyję. Mam za wiele życia płynącego, w moich żyłach, które się zmarnuje. Phil, Robbie Williams i Guy Chambers. Pracował w parku rozrywki De Kempervenen od ponad dwóch lat i nieraz się zdarzało, że goście rano po prostu zostawiali należny im prowiant przy drzwiach. Zazwyczaj oznaczało to, że opuścili domek przedwcześnie, a recepcja zapomniała go o tym powiadomić. Kiedy więc zobaczył, że na klamce Wipowskiego Ekorn 1553 wciąż dynda torba z pieczywem, od razu zaczął pomstować na dziewczyny z recepcji, które najwyraźniej wolały plotkować i malować paznokcie, niż zajmować się obowiązkami. Wysiadł z zielonego parkowego busa, ze złością zatrzasnął za sobą drzwi i podszedł do szarego betonowego domku, po wczorajsze bułeczki i gazetę. Zerwawszy z klamki białoplastikową torbę, zajrzał przez boczne okno do środka. Dostrzegł płaszcze wiszące na wieszaku. Wyglądało na to, że goście wcale się nie wynieśli. Zerknął na zegarek siódma. Wyjął z torby gazetę. Wydanie z poprzedniego dnia. Ponownie przycisnął nos do bocznej szyby. Płaszcze drewno-kominkowe. Pod wieszakiem para damskich butów. Wzruszył ramionami. Zdecydował, że nie będzie się wtrącał. Wrócił do busa po torbę ze świeżym pieczywem. Omal nie potknął się o własne nogi, gdy szedł, trzymając ją przed sobą, jakby była pełna wymiocin. Chciał jak najszybciej stamtąd odjechać. I wtedy zobaczył raczkujące dziecko. Chłopczyk lub dziewczynka, trudno było stwierdzić, Wpatrywało się w niego apatycznie, żując zapamiętale duży, żółty smoczek. Buzia pokryta była ciemnymi smugami, blondloki przyklejone do umazanych policzków, a bladozielona piżamka przemoczona i poplamiona. Pielucha zwisała między nóżkami, w brudnych rączkach dziecko ściskało zniszczoną, utytłaną przytulankę, z długimi uszami. Niedobrze było naprawdę cholernie niedobrze. Rozważał, czy nie odwrócić się na pięcie, nie wskoczyć do busa i nie wymazać tego widoku z pamięci. Zrobił to, co do niego należało. Świeże bułki znalazły się na miejscu. Torbę z wczorajszym prowiantem wyrzuci do śmietnika. Nic nie widział, nic nie słyszał. Ale chudziutkie dziecko nagle się wspięło i próbowało sięgnąć do klamki. Nie dało jednak rady. Twarzyczka się wykrzywiła, wyglądało na to, że maleństwo zaraz się rozpłacze. Wyciągnęło rączkę w stronę pokoju, po czym odwróciło wzrok i z cichym łoskotem upadło na podłogę. Chwycił za klamkę. Okazało się, że drzwi nie były zamknięte. Jedyne zwłoki, jakie kiedykolwiek widział, należały do jego babci. Spoczywała na katafalku w jasnej drewnianej trumnie. Była starannie uczesana i umalowana, ubrana w porządną, szarozieloną garsonkę i perły. Które kiedyś podarował jej dziadek. Najbardziej zszokowała go jej mała, skurczona głowa. Zawsze była dużą kobietą, ciepłą i pulchną, o przyjaznym, wszystko rozumiejącym uśmiechu. Tymczasem w trumnie leżała surowa wiedźma z pogardliwie zaciśniętymi oczami i ustami. Jego rodzice, wujkowie i ciotki, babci sąsiedzi, bracia i siostry, wszyscy mówili, że wygląda tak spokojnie, jakby spała. Kłamali. Po prostu coś tam sobie gadali. Babcia wcale nie wydawała się spokojna. Zgorzkniała, rozczarowana, okradziona, nadąsana, owszem, ale niespokojna. To go rozzłościło i postanowił, że już nigdy nie pójdzie na czuwanie przy trumnie. Chociaż miał więc niewielkie doświadczenie ze śmiercią, od razu wiedział, że w Wipowskim domu Ekorn 1553 ktoś nie żyje. Z daleka czuł jej zapach. Co się stało, co się stało, co się stało? Mamrotał do siebie jak mantrę. Nie wiedział, co robić. Ukląkł przy dziecku, aby sprawdzić, czy serce jeszcze bije, i usłyszał, że oddech jest bardzo płytki. Delikatnie poklepał palcami spierzchnięte policzki, ale maluch nie reagował. Z jego ust dobywał się ostry chemiczny zapach. Ściągnął z paska komórkę, włączył ją i krzyknął do recepcjonistki, aby wezwała policję i karetkę, jak najszybciej. To sprawa życia i śmierci, po czym usiadł przy nim. Głaskał go po rękach, dotknął czoła, które było zimne, przyciągnął go do siebie i niezgrabnie objął ramionami. Siedział z nim na kolanach przy otwartych drzwiach frontowych i rozpaczliwie wciągał zimne powietrze, próbując nie zwymiotować. No dalej, no dalej, szeptał bardziej do siebie niż do dziecka w swych ramionach, które niezdarnie kołysał tam i z powrotem. Odwrócił głowę od nieruchomej twarzyczki i zajrzał przez otwarte drzwi do salonu. Krew. Wszędzie. Kiedy w polu widzenia pojawił się pierwszy radiowóz, zaczął płakać. Bał się, że leżące na jego kolanach dziecko jest martwe lub w śpiączce i że to jego wina. W szkole średniej przeszedł obowiązkowy kurs pierwszej pomocy. Jeszcze mgliście pamiętał, jak kogoś ranimować. Ale dziecko? To zabrudzone dziecko. Nie mógł się zmusić, by przyłożyć usta do spieszchniętych warg otoczonych zeschniętymi smarkami. Karetka przyjechała kilka sekund po tym, jak przed bungalowem zatrzymał się radiowóz. Podbiegło do niego dwóch policjantów i dwóch ratowników medycznych. Jeden objął go ramieniem i zwrócił się do niego per pan. Drugi wstępnie zbadał dziecko. Sprawdził puls, obmacał zsiniały brzuszek, uniósł powieki. Zaświecił w nie latarką, szepnął pocieszająco, że żyje, że wygląda na niedożywione i odwodnione. Następnie zabrano mu dziecko z ramion i położono na noszach. Ktoś go podniósł i wyprowadził na zewnątrz. Usłyszał pełen paniki krzyk, dobiegający z głębi domku. Potrzebne wsparcie, ten tutaj wciąż żyje. Ratownik go puścił, przeprosił i popędził do środka. Do dziś nie wie, dlaczego podążył za nim. Dlaczego tak koniecznie chciał to zobaczyć? Pewnie dlatego, że śmierć przyciąga jak magnes. Szedł jak zombie przez holku otwartym drzwiom, buty kleiły się do dywanu nasiąkniętego krwią, krzyki. Wyprowadźcie go. Nikt tego nie zrobił. Jest ich czworo, tutaj leży troje. Pierwsze ciało, które zobaczył, było ciałem mężczyzny. Opierało się skulona o szafkę kuchenną za barkiem. Sądząc po krwawych smugach na posadzce z beżowych płytek, mężczyzna dowlugł się w to miejsce ostatkiem sił. Ratownik przykucnął przy nim, mamrocząc coś do telefonu. Na czerwonej kanapie w salonie leżały splecione ciała dwóch kobiet. Jedna szukała schronienia na kolanach drugiej, a ta zatroszczyła się o nią jak łabędź o swoje młode. Porozbijane kieliszki, butelka wina. Nietknięte zimne przekąski i na wpół wypalone papierosy leżące na beżowej wykładzinie wskazywały, że wieczór zaczął się przyjemnie. Dopóki ktoś nie przewrócił sosnowego stolika do kawy. Być może mężczyzna, który w kałuży z zakrzepłej krwi leżał pod ścianą obok kominka niczym szmaciana lalka. Broń tuż obok została natychmiast rozpoznana przez funkcjonariuszy. Walter P5, 9 mm, broń służbowa. Chwycił się framugi drzwi, zrobił krok do tyłu i oparł się o ścianę. Zakręciło mu się w głowie. Wbił sobie pięść w brzuch. Najchętniej by uciekł, ale miał zbyt miękkie nogi. Ktoś się zdenerwował. Co do cholery ten człowiek jeszcze tu robi! Złapano go za rękę. Pójdzie pan ze mną? Delikatny głos, przyjazny. Spojrzał w słodkie zielone oczy policjantki. Objęła go w pasie ramieniem. Z okolicznych domków powychodzili zaciekawieni goście. Panował wszechobecny zgiełk, zachwiał się i złapał obiema rękami za głowę. Funkcjonariuszka posadziła go na tylnym siedzeniu radiowozu i kazała się pochylić i opuścić głowę między kolana. Wręczyła mu brązową ufoliowaną torbę, pogłaskała po plecach. Żołądek pulsował, a on żygał, aż łzy spływały mu po policzkach. Tamte martwe twarze miały go już nigdy nie opuścić. Peter. Peter bardzo źle znosi zmiany. Jak tylko dzieje się coś, czego nie przewidział, albo do czego nie był w stanie się przygotować, zaczyna się stresować. To naprawdę okropne. To oznacza, że zawsze muszę być silniejsza, że to ja muszę ciągnąć ten wózek. A ja po prostu nie mam już na to siły. Ewa mówi z taką łatwością, jakby opowiadała o komputerze, który wciąż się zawiesza a rozmawia o mnie z kobietą siedzącą po drugiej stronie pokoju, z psychoterapeutką Heti Voss, nieprzyjemną osobą o tłustych, długich, siwych włosach opadających wzdłuż ponurej twarzy, która ma nam pomóc w procesie przepracowywania. Nie chcę żadnej pomocy, nie chcę rozmawiać, a już na pewno nie z takim babskiem w ciemnej, przesyconej kadzidłami noże, którą ona sama ma czelność nazywać praktyką ukierunkowywania ku życiu. Ale Ewa umówiła spotkanie bez konsultacji ze mną, po czym postawiła mnie przed wyborem. Albo idziemy razem do Heti, poleconej jej przez wielu znajomych o podobnych doświadczeniach, albo się rozwodzimy. Peter. Hetty zwraca się do mnie życzliwie, rozlewając herbatę w siuśkowatym kolorze do brązowych kubków. Czy rozumiesz? Co mówi Ewa? Odwracam wzrok, wpatruję się w obraz wiszący za terapeutką. W nagą kobietę osłaniającą rękoma swój opasły brzuch. Próbuję sobie przypomnieć, co powiedziała Ewa: Coś o tym, że nie radzę sobie ze zmianami. Odpowiadam, że to może być prawda. Peter, czy mógłbyś się nieco bardziej wyprostować i patrzeć na Ewę, kiedy mówisz? Przesuwam się na skraj sofy i spoglądam na Ewę, która odwzajemnia się spojrzeniem pełnym dezaprobaty. Kocham ją. Nie chcę rozwodu. Niezależnie od tego, jak banalne i przewidywalne jest nasze wspólne życie i jak bolesna przyszłość bez dzieci, chcę z nią zostać. I dlatego tu jestem, próbując ją przekonać, by dała nam kolejną szansę. Tylko, że brakuje mi właściwych słów. Ewa z irytacją przyczesuje palcami swoje blond loki i pociąga nosem. Ma alergię na roztocza i kocioł sierść, a jednego i drugiego jest w tym miejscu mnóstwo. Bąkam, że rozumiem. Jak się czujesz, kiedy słyszysz, co mówi o tobie Ewa? Nic nie czuję. To dziwne. Wiem, że coraz bardziej odpycham od siebie żonę. Jestem świadom, że Hetty pewnie bierze mnie za autystycznego frajera, że podcinam gałąź, na której siedzę, że muszę się zmienić. Wiem to wszystko, ale tego nie czuję. Mówię, że strasznie mi Ewy szkoda. Że czuję się taka samotna i że chciałbym jej pomóc, ale nie mam pojęcia, jak mógłbym to zrobić. Hetty uśmiecha się i potrząsa głową. Pochyla w moją stronę swoje chude ciało. Posłuchaj, Peter. Ewa i ja chcemy wiedzieć, jak ty się czujesz. Uderza się pięścią w pierś, by nadać swemu pytaniu więcej mocy. Wolałbym, żeby przestała wypowiadać moje imię tak dobitnie, jakbym był małym dzieckiem. Ewa zaczyna wzdychać. Muszę coś powiedzieć. Czuję się przegrany, stwierdzam. Podbródek Ewy drży. Heti wyciąga do nas ręce, a Ewa desperacko chwyta jej chude palce. Ręka przeznaczona dla mnie zawisa w powietrzu. Peter, następnym razem chcę porozmawiać z tobą w cztery oczy, oznajmia stanowczo terapeutka. Ewa chce napić się kawy w kawiarnianym ogródku. Ja właściwie miałem zamiar pojechać do naszego nowego domu i wykończyć w sypialni podłogi z laminowanych paneli, abyśmy mogli się przeprowadzić w następny weekend, ale wiem, że nie zostałoby to dobrze przyjęte. Idziemy więc na Hrote Markt. Znajdujemy miejsce i zamawiamy dwa cappuccino, po czym przez chwilę gapimy się w milczeniu na tłum przechodniów. Cieszę się, że to powiedziałeś, zaczyna Ewa. Zbiera łyżeczką piankę z kawy. Nie potrafię się powstrzymać od unikania jej spojrzenia, ponieważ nie mogę znieść bólu i wyrzutów, jakie się w nim kryją od utraty lifa. Czasem wydaje się, jakby to wszystko tak naprawdę cię nie obchodziło, jakbym tylko ja była w żałobie. To, co powiedziałeś, jest dla mnie bardzo ważne. Dziękuję. Przez chwilę spoglądamy na siebie. Wpatruję się w jej śliczne bladoniebieskie oczy. I chcę jej wyznać, jaka jest piękna i silna, jak bardzo ją podziwiam za ducha walki i determinację. Zamiast tego mam rocze, że oczywiście mnie to też obchodzi, że ja także chciałbym być ojcem. Nie mamy innych tematów do rozmowy poza naszą bezdzietnością i śmiercią córeczki. Każdy inny wątek jest tabu i często sprawia, że Ewie puszczają hamulce. Wtedy ona znów mi zarzuca, że robię uniki że jestem nieczuły i samolubny, a więc milczymy, siedzimy obok siebie, wpatrując się w pustkę, tak jak moi rodzice, przygaszeni i nie mający sobie już nic do powiedzenia, a ja myślę, to się dzieje teraz, to jest nasze życie. I hope I die before I get old. Mam nadzieję, że umrę, zanim się zestarzeję. Dechu. W najbardziej absurdalnych sytuacjach przylatują mi przez głowę urywki tekstów piosenek. Dziwactwo, które pozostało mi po czasach, kiedy byłem DJ-em. To odwraca uwagę. Stwarza poczucie dystansu, jakbym nie był rzeczywistą osobą, ale aktorem w filmie, z którego w każdej chwili mógłbym wyjść. Ewa chce już wracać. Mówi, że do szaleństwa doprowadzają ją te wszystkie szczęśliwe rodziny, kobiety w ciąży i ojcowie prowadzący wózki. Jej twarz, niegdyś miła i łagodna, jest posępna i wykrzywiona. Wchodzę do kawiarni z poczuciem ulgi, że mogę coś zrobić i płacę rachunek. Potem idziemy do samochodu, obok siebie, ale nie razem, skuleni, jakby było przeraźliwie zimno, a deszcz smagał nas po twarzy. Kiedyś myślałem, że będę robił coś związanego z muzyką. Byłem wtedy w szkole średniej i zainwestowałem wszystkie swoje oszczędności w dwa gramofony, w stół mikserski. Cztery głośniki, wzmacniacz, efekty świetlne i kulę dyskotekową. DJ Peter na wszelkie imprezy i uroczystości. Zagra o co tylko poprosisz. Napisałem na srebrnych karteczkach, które powiesiłem na tablicy ogłoszeń przy supermarkecie. Grywałem za sto guldenów na szkolnych potańcówkach i balach, weselach i urodzinach i w ten sposób opłacałem lekcje gry na gitarze. Bo moim prawdziwym marzeniem było zostanie gitarzystą w zespole rockowym. W przeciwieństwie do reszty rówieśników, którzy wielbili okropnych pozerów w rodzaju Boya George'a i tych wiotkich, zniewieściałych kolesi z Duran Duran, ja kochałem wycie gitar Led Zeppelin, The Rolling Stones, Deep Purple, Jimmy'ego Hendrixa, a zwłaszcza Pink Floyd. Gitarzyści byli dla mnie prawdziwymi bohaterami każdej kapeli. Twardzi i nieprzystępni. Stali z zamkniętymi oczami, z gitarą nonszalansko wiszącą przed genitaliami, jakby nie liczyło się nic poza skowytem strun. Soliści, tak jak ja, którzy potrzebowali reszty zespołu, wyłącznie do nadawania rytmu. Poza tym woleli robić to sami. Rządzili, kształtowali muzykę po swojemu, podniecali tłum, a ja taki właśnie chciałem być. Zdzierając do krwi palce, ćwiczyłem w swoim pokoju obwieszonym plakatami Led Zeppelin, Jimiego, Kita, nie wspominając o richmim Blackmurze. Raz wziąłem udział w przesłuchaniu na gitarzystę do bardzo popularnego w okolicy zespołu On the Road. Ale byłem tak zdenerwowany, że po zwymiotowaniu całej zawartości żołądka, nie potrafiłem wydobyć z mojej gitary żadnego tonu. Brakowało mi stage performance, sprawności scenicznej, stwierdzili. Poradzili, żebym coś zrobił z tym strachem przed porażką. Nigdy się tym nie zająłem. Dziwne, że można się do tego stopnia bać porażki, że się w końcu rzeczywiście przegrywa, raz za razem. Ale dlaczego teraz miałbym się wciąż tak bać? Można by pomyśleć, że jestem już do tego przyzwyczajony, do uczucia, jakie daje porażka. Sądzę, że raczej boję się odnieść sukces lęk przed sukcesem właśnie to tak naprawdę mnie dręczy. No dobra. Grałem więc na uroczystościach i imprezach. A byłem w tym zaskakująco dobry z gramofonem pomiędzy mną a publiką. Puszczałem to, o co mnie poproszono. Jeśli chcieli ramę, mieli ramę. Jeśli chcieli Andre Hazesa, dostawali Andre Hazesa. Rzecz jasna poprzeplatane z hall lata i CDC. Ale to się im podobało. Potem dziewczyny stawały na stołach i trzepały włosami. A chłopaki schakali w tej z powrotem la Angus Yang, brzdąkając na wyimaginowanej gitarze. Podczas szkolnej imprezy, grałem w sali gimnastycznej we własnej szkole. Ewa podeszła do mnie po raz pierwszy. Znałem ją z widzenia. Była rok niżej, w czwartej klasie szkoły średniej, i uważałem, że jest bardzo piękna z tymi falującymi blond lokami i rumianą zdrową twarzą. Ale taka dziewczyna jak Ewa nie była w moim zasięgu, dlatego nawet się nie zastanawiałem, czy do niej zagadać. Krzyknęła mi do ucha, że puszczam fajną muzę. Jej okrągłe policzki były czerwone z podniecenia, opalone ramię wystawało z podróżowej koszulki, oblepiającej spocone plecy. Nie miała na sobie stanika. Mogłem to stwierdzić po tym, jak jej piersi poruszały się w rytm muzyki. Stała obok mnie, popijając kole. Nie wiedziałem co odpowiedzieć, więc tylko skinąłem głową, uśmiechnąłem się i wzruszyłem ramionami. Kołysaliśmy się do dudniącej płyty disko ja, szarpiąc się, ona swobodnie. Spojrzała na mnie bezczelnie, robiła dzióbki, kołysząc głową na boki. Znowu coś krzyknęła w moim kierunku i uśmiechnęła się promiennie. Potem nachyliła się w moją stronę i położyła mi rękę na ramieniu. Poczułem ciepło, które od niej emanowało. I jej perfumy, zapach zbyt ciężki dla tak świeżej, radosnej dziewczyny opium. Masz też bilego idola? wrzesnęła mi do ucha. Zapytałem ją, który kawałek chciałaby usłyszeć. Hot in the city odkrzyknęła. Zaraz będzie. zapowiedziałem, a potem popatrzyłem, jak, podskakując, ruszyła z powrotem w stronę tańczącego tłumu. Przyjaciółki powitały ją okrzykami radości, a ona skręcała się ze śmiechu. Nabijały się ze mnie, wiedziałem to. Dziewczyny w szkole zawsze się ze mnie nabijały. Resztę wieczoru spędziła przed moim gramofonem, tańcząc z przyjaciółkami. Od czasu do czasu spoglądały na mnie, coś szeptały, a potem znów się śmiały do rozpuku. Starzało się dość często, że dziewczyny kłębiły się w grupkach przy moim stole, prosząc niekiedy o jakiś numer i przynosząc mi drinki. Ale zazwyczaj były to przedwcześnie rozwinięte, puszczalskie panny, które paliły i piły koktajl z pisang ambon i flirtowały z byle kim, by zagrać na nosie swoim nabzdyczonym kumplom. Ewa była inna. Ewa była czysta. I Ewa naprawdę tańczyła. Inne dziewczyny podskakiwały w kółeczku, a ona poruszała się płynnie jak kot. Z luźnymi biodrami i uniesionymi rękami. Nigdy nie zapomnę, co miała na sobie tamtej nocy. Białe kowbojskie buty na gołych, opalonych i umięśnionych nogach, białą dżinsową mini spódniczkę i różowy t-shirt, który ciągle zsuwał jej się z ramion. W uszach duże srebrne koła. Była dyskotekówą i nigdy przenigdy nie zakochałaby się w takim rokerze jak ja. A jednak tak się stało, nie na tamtej imprezie, ale później, znacznie później. Gdy już nawiązaliśmy coś w rodzaju przyjaźni, a przynajmniej ona traktowała mnie jak przyjaciela, ja zaś uważałem ją za swoją potajemną, nieosiągalną miłość. Coraz częściej rozmawialiśmy ze sobą w szkole. Od czasu do czasu wracaliśmy razem do domu na rowerach, a jeśli gdzieś puszczałem muzykę, czasem przychodziła popatrzeć. Nigdy nie wychodziliśmy razem ani do kina, ani na basen, tak jak robili to prawdziwi przyjaciele. Jednak wciąż na siebie wpadaliśmy. W pewnym momencie zaczęła mi dawać trzy buziaki na powitanie, podobnie jak swoim przyjaciółkom. A kiedy skończył się jej związek z niejakim Rikiem, bucem o dyskotekowej aparycji i w hokejowym szaliku, szlochając rzuciła się na szkolnym boisku w moje ramiona. To był niezły spektakl, ponieważ dyskotekowcy, szpanerzy, rokerzy i pankowcy nie powinni się ze sobą zadawać. Ta scena płaczu zbliżyła nas do siebie. Poszliśmy razem do najbliższej kawiarni na kawę. Ona trzęsła się z żalu, a ja obejmowałem ją prawym ramieniem. Powiedziała, że Rick całował się z inną, nawiasem mówiąc z jej przyjaciółką. Jak mógł to zrobić? Chociaż wiedział, że jej rodzice się rozwodzą, bo jej ojciec ma kogoś. Dlaczego mężczyźni w ogóle tak postępują? Dlaczego jedna kobieta im nie wystarcza? Chwyciłem ją za rękę i powiedziałem, że ja nigdy bym czegoś takiego nie zrobił. Nie wszyscy mężczyźni są tacy. Mój ojciec przez ponad dwadzieścia lat pozostał wierny mojej matce. Ten Rick musiał być szalony, żeby coś podobnego wywinąć tak miłej, pięknej dziewczynie. Znowu zaczęła szlochać i cichutko powiedziała, że cieszy się, że ma takiego przyjaciela jak ja. I że dobrze jest pogadać z kimś, kto ją rozumie. Ja przynajmniej słuchałem, ale tak naprawdę już wtedy za grosz jej nie ogarniałem i słuchałem tylko dlatego, że nie miałem odwagi by coś powiedzieć. Po trzech kawach zamówiła lody jagodowe. Nie miała już ochoty wracać na lekcje. Ja wziąłem piwo. Rozmawialiśmy o szkole, moich egzaminach, wakacjach, o tym, że liczymy na piękną pogodę, a ona zapytała co będę robić po egzaminie końcowym. Odpowiedziałem, że wybieram się do Utrechtu, szkoła dziennikarska. Właściwie to marzyłem o karierze muzycznej, ale i tak nic by z tego nie wyszło. Zapytała, dlaczego nie? Wyjaśniłem, że brak mi stage performance, ale jako dziennikarz mogłem pisać o muzyce, co też wydawało mi się świetną zabawą. Alkohol na pusty żołądek sprawił, że niespodzianie się rozgadałem. Ośmieliłem się nawet zauważyć, że jest piękna i słodka. Przynajmniej tak mi się wydawało. Westchnęła, potarła czubek nosa i spojrzała na mnie z nieśmiałym uśmiechem. Bawiliśmy się, leżącą na stole perską serwetą. Kiedy nieoczekiwanie to powiedziała W takim razie mnie pocałuj. Pochyliła się nad stołem i wyciągnęła do mnie ręce. Nie wiedziałem, co robić. A może raczej wiedziałem, ale się nie odważyłem. Pochyliłem się w jej stronę, złożyłem usta w dziubek. I musnąłem jej wargi. Zachichotała. Chcę prawdziwego pocałunku, Peter. Jej dłonie zsunęły się na moją szyję. Znowu ją pocałowałem. Jej język prześlizgnął się po moich wargach. Wyczułem słodki likier pożyczkowy. Ostrożnie wziąłem ukochaną twarz w dłonie. Pogładziłem ją po włosach. Zakręciło mi się w głowie. Myślałem, że zemdleję. Ewo, wyszeptałem. I pocałowałem ją ponownie, drżąc ze szczęścia. W zaprojektowanych przez Bakera Van Hastrechta willach, planetach, o rosyjskich, etruskich, włoskich i egipskich fasadach, można czuć się jak na nieustannych wakacjach. Tak obiecywała dwa lata temu broszura agenta nieruchomości dotycząca częściowego planu zagospodarowania numer 10, czyli budowanego w ramach programu Finex osiedla de Zonepolder, Polder. Domy przy Mercurius Plain zostaną oddane w tym tygodniu. Mimo najlepszych chęci nie udało mi się do tej pory odkryć włoskich i egipskich fasad. Wszystkie budynki wyglądają jak bloki betonu zrzucone z nieba na piaszczyste pustkowia. Na ulicy o fantazyjnej nazwie Melkwech nie ma jeszcze nawierzchni klinkierowej, a ponieważ w ostatnich dniach nieprzerwanie padało i w tym samym czasie co my wprowadza się do swoich domów kilka par, Podkład ze stalowych płyt wskutek dużego ruchu coraz bardziej zapada się w błota. Wynajęty przez nas wóz firmy przeprowadzkowej kilka razy grzęźnie, zanim docieramy do naszej planetarnej willi. Nasz dom w zabudowie bliźniaczej przy Melkwech 1 wychodzi po lewej stronie na pustą działkę, która pewnego dnia powinna stać się pięknie zagospodarowanym Mercurius Plain, Wyposażonym w boisko do piłki nożnej Halfpipe, Wieżę Wspinaczkową i Piaskownicę. Ewa i ja celowo wybraliśmy to miejsce. Tutaj, w otoczeniu szeregowców, bliźniaków i wolno-stojących willi, nasze dziecko dorastałoby w spokojnej okolicy, wśród przedstawicieli wszystkich warstw społecznych i mogłoby jeździć na rowerze do szkoły i bawić się z koleżankami na skwerze. Za rogiem jest żłobek, szkoła też znajduje się niedaleko, podobnie jak supermarket. Nie mogło być bardziej komfortowo. Kiedy Ewa straciła naszą małą lifę, tak naprawdę nie mieliśmy już ochoty przeprowadzać się do planetarnej willi. Trzy dni po porodzie zadzwoniłem do agenta nieruchomości z prośbą o wystawienie Melkwech jeden do ponownej sprzedaży. Półtora roku wcześniej było więcej chętnych niż dostępnych domów. Odbyło się losowanie, a my mieliśmy szczęście. Uznaliśmy, że to pozytywny znak. Tym razem będzie dobrze. Pośrednik w obrocie nieruchomościami jednak nie doprowadził do sprzedaży naszego domu. Czasy się zmieniły, powiedział. Ludzie zostają tam, gdzie są. Boją się. Wolą wynajmować, dopóki gospodarka się nie ożywi. Nie mieliśmy więc innego wyjścia, jak tylko przenieść się na Melkwech 1 i opuścić nasze wynajmowane mieszkanie w mieście. Edward. Szwagier Ewy i ja podjeżdżamy tyłem przed dom i zatrzymujemy się w miejscu, gdzie wkrótce będzie frontowy ogród. Po czym kładziemy duże drewniane deski na błocie. Wzdłuż całej ulicy stoją niedbale zaparkowane busy i furgonetki przeprowadzkowe, a ludzie w kaloszach taszczą pudła i meble. Co za pałac! Bąka Edward. Nagle zdałem sobie sprawę, że nigdy nie widział naszego nowego gniazda ani nikt z naszej rodziny, przyjaciół i kolegów z pracy. Nikomu nie pokazywaliśmy z dumą planów. Nie przywoziliśmy zdjęć z budowy, z położenia kamienia węgielnego, z całego procesu od wylewania fundamentów po kalenicy. Zresztą nawet Ewy nie było tu od ponad sześciu miesięcy. Nie chciała przyjść i patrzeć na laminowaną podłogę w kolorze antycznego dębu, którą sam ułożyłem, a następnie wybiliłem tak, jak kiedyś sobie zażyczyła. Kuchnia koloru plażowej bieli, którą wspólnie wybraliśmy jeszcze z małą lifę w brzuchu. Z kuchenką mikrofalową do podgrzewania butelek. Ale żadnej baterii kukera, z wrzącą wodą, bo maluszek mógłby sobie poparzyć rączki. Pokoik z dużym, uchylnym oknem. Straszliwy pokoik niespełnionych pragnień, z którego zrobiłem ładny pokój komputerowy, przestronny i jasny, z dużą ilością miejsca w szafach. Ściany w kamiennej szarości, framugi w muszelkowej bieli, portugalskie płytki z twardego kamienia w korytarzu i w kuchni. Wszystko to pomalowałem i położyłem sam. Pracowałem jak mrówka przez ostatnie miesiące, każdego wieczoru i w każdy weekend, by stworzyć wymarzony dom Ewy, by w końcu coś jej podarować. Najpierw kawka, mówi Edward. Jego duża blond głowa już poczerwieniała od rozrywania kartonowych pudeł które rozkładamy na podłodze, by ją odpowiednio zabezpieczyć. Włączam ekspres i mówię, że trzeba poczekać dziesięć minut, zanim woda osiągnie odpowiednią temperaturę. To nie zawracaj sobie głowy ekspresem. Zwykła kawa też będzie w porządku. Edward zwilża śliną bibułkę papierosa i sięga po jeden z taboretów wykorzystywanych podczas malowania. To naprawdę ładny dom, Peter. Nacharowałeś się. Wyrażam głośno nadzieję, że Ewa też będzie tego zdania. Tak, mówi zapalając papierosa. Podaję mu spodeczek. To dla niej trudne. Zaciąga się głęboko i głośno. Wiem, dla mnie też. Odpowiadam i kładę rękę na ekspresie, by sprawdzić, czy jest już gorący. Tak, ale ty jesteś facetem. Z nami jest inaczej. One mają to matczyne uczucie, które siedzi bardzo głęboko. No i spójrzmy prawdzie w oczy. Ty możesz zrobić dziecko z kimś innym w mgnieniu oka, nawet mając osiemdziesiątkę. Wstawiam filiżankę do urządzenia i pociągam dźwigienkę w swoją stronę. Espresso sączy się z głośnym buczeniem do naczynia. Najwyraźniej nie opowiedziała o tym swojej rodzinie, i to jej się chwali. Czy ona przyjedzie tu jeszcze dzisiaj? Tak, wieczorem. Kiedy wszystko będzie już na swoim miejscu, oznajmiam, nie wspominając, że wcale nie jestem tego taki pewien. Całą noc siedziała w salonie przy świecach, które zapala dla lify. Przeprowadzka potwornie ją stresuje. Słuchaj, nie chcę się wtrącać czy coś takiego, ale Sanne i ja zastanawialiśmy się, dlaczego właściwie nie zgłosicie się do adopcji. To też może być piękne, prawda? Na przykład ludzie na naszej ulicy mają dwie dziewczynki z Chin i są bardzo zadowoleni. Patrzy na mnie z powagą, jakby był pierwszą osobą, która wpadła na ten pomysł. Denerwuje mnie to, bo wiem, jak bardzo ten komentarz zabolałby Ewę. Wszystkie te pełne dobrych chęci rady, wskazówki, sugestie, tak zwane współczucie i współmyślenie, ta arogancka śmiałość, z jaką inni je nam prezentują. Jakbyśmy nie wiedzieli, że zawsze możemy adoptować, albo zostać rodzicami zastępczymi. Jakbyśmy nie zrobili wszystkiego, co możliwe. Odpowiada mu, że oczywiście myśleliśmy o tym, ale że adopcja nie jest taka prosta i że doradzono nam, abyśmy nie angażowali się w nią, dopóki w pełni nie zaakceptujemy, że posiadanie własnego dziecka w naszym przypadku nie jest możliwe. Dziecko adoptowane nie powinno być drugim wyborem. Edward pije ostatni łyk kawy i wstaje. W dobrej wierze poklepuje mnie po ramieniu. Ona będzie wiedziała najlepiej. Bierzmy się do roboty, kolego. Ewa przyjeżdża, gdy jest już prawie ciemno. Edward leży na podłodze z głową za szafką telewizyjną i podłącza ostatnie przewody i wtyczki. Właśnie otwieram dwa zimne piwa, kiedy ona nagle staje w pokoju, wypełniając przestrzeń napięciem. Chryste, co za hałas! krzyczy, odłączając przynośny radiootwarzacz CD. Mick Jagger nagle przestaje śpiewać. Daje jej buziaka i czuje, że się rumienie, jakby mnie na czymś przyłapała. Przez cały dzień słuchasz takiej głośnej muzyki? Marszcząc brwi, rozgląda się po naszym nowym salonie. Nie maruciewo, to normalka w takiej sytuacji, woła Edward, gramoląc swoje wielkie ciało z za i wstając. Dobra, mówi, gotowe. No i co o tym myślisz? Dobra robota, prawda? Ociera czoło rękawem. Podaj mu piwo, natychmiast przykłada butelkę do ust. Jest bardzo ładnie, odpowiada cicho Ewa. Biorę ją za rękę, pytam co sądzi o podłodze i o malowaniu. Zwracam jej uwagę na płytki nad zlewem, ręcznie wypiekane kafle holenderskie i dużą lodówkę side by side z podświetlaną kostkarką i kruszarką do lodu. Masz mokrą rękę, szepcze i puszcza ją. Otwiera wszystkie szafki, przesuwa dłonią po szarym granitowym blacie i patrzy na mnie. Widzę, że walczy ze łzami oraz że wylała ich dzisiaj całkiem sporo, bo ma lekko zaróżowione oczy. Wchodzimy razem na górę. Ewa ostrożnie za mną, jakby stąpała po cienkim lodzie. Mówię, że cieszę się, że ją widzę, że przyszła. Jasne, że tu jestem, Peter. Jest tylko jedna droga, którą należy pójść. To proces żałoby i musimy przez to przejść razem. A gdzie lepiej się pożegnać z naszymi marzeniami niż tutaj? Brzmi jak Hetty. I podejrzewam, że te zaczerwienione oczy to właśnie jej zasługa. Przynoszę chińszczyznę i jemy z pudełek. Ewa wypija tylko trochę zupy. Edward pomaga jeszcze przy zawieszeniu rolet rzymskich, a potem wraca do domu. Ewa oznajmia, że chce iść do łóżka. Nie spała całą noc, jest wyczerpana. Dziewa często i przesadnie, a ja doskonale wiem, że robi to, by mi uświadomić, że jeszcze jeden wspólny drink, chwila rozmowy, nie wspominając już o seksie, nie wchodzą dziś wieczorem w rachubę. Siedzę na nowej sofie w naszym nowym domu, gapię się w telewizor i słyszę, jak moja żona skrada się po schodach, wchodzi do łazienki, myje zęby, spuszcza wodę w toalecie. Potyka się w sypialni, a potem jak skrzypi łóżko, kiedy się w nim układa. Opróżnione plastikowe pojemniki wciąż leżą na stoliku do kawy. Chwytam je i ciskam nimi przez pokój, jednym po drugim, w ścianę w kolorze kamiennej szarości. Resztki pomarańczowego chop-sui ściekają w dół. Hetty wita mnie wiotkim uściskiem dłoni i nikłym uśmiechem po czym mówi, że to świadczy o odwadze, że przyjechałem. Siadamy. Ja na wytartej sztruksowej sofie, ona u moich stóp na brązowym skórzanym pufie, obok podgrzewacza, za pomocą którego zapewnia swoim gorzkim naparom odpowiednią temperaturę. Nalewa herbatę do kubków, podaje mi jeden i patrzy na mnie pytająco, jakbym to ja miał rozpocząć rozmowę. Ale nie wiem jak. Ewa jest dobra w towarzyskich pogawędkach o niczym, w nawiązywaniu kontaktu, ja nie. Zakładam nogę na nogę, stawiam kubek na podłodze, splatam dłonie na kolanie, starając się unikać jej spojrzenia. Heti pyta: Dlaczego jestem taki zamknięty? Peter, postaraj się otworzyć na to, co robię. Postaw stopy na ziemi. Może chociaż raz powinieneś zdjąć buty? Znowu odmawiam. Nie wiem dlaczego. Normalnie w ogóle nie mam problemu ze zdejmowaniem butów, ale tutaj, przed Hetty, odczułbym to jak kapitulację. Gram w tę grę dla Ewy, bo chcę uratować moje małżeństwo, ale to nie znaczy, że będę siedział w skarpetkach jak frajer. Okej, okay, jak wolisz, mówi Hetty, uśmiechając się już trochę życzliwiej. Zanim zaczniemy, pozwól mi wyjaśnić, że nie jestem wrogiem, Peter. Wybraliście mnie, abym pomogła wam uporać się ze stratą. I określić jej miejsce w waszym związku. Swoje zadanie mogę dobrze wykonać tylko przy współpracy i zaufaniu. A odnoszę wrażenie, że siedzisz tu poniekąd jak rozzłoszczone dziecko, przysłane przez matkę. Czy tak? Wzruszam ramionami i mówię, że być może to prawda. Po prostu nie bardzo już teraz wierzę w te rzeczy. Ewa i ja mieliśmy pecha, strasznie wielkiego pecha ale w pewnym momencie to się skończy i po prostu trzeba będzie iść dalej. Nie sądzę, żeby ktoś obcy mógł nam w tym pomóc. Mam poczucie, mówię, a serce bije mi coraz szybciej, że ta terapia tylko coraz bardziej popycha Ewę w głąb odchłani, więc szczerze mówiąc nieszczególnie w nią wierzę. I już. Hetty wyciąga nogi i przesuwa dłońmi po szarych rajstopach. Drogi Peterze, smutek nie znika sam z siebie to proces przez który trzeba przejść ciebie też to dotyczy tak ciężko walczyliście żeby mieć dziecko szuka mojego spojrzenia odwracam wzrok ty też musisz czuć smutek oczywiście że tak ale chyba nie sądzisz że okaże go tutaj tobie dlaczego tak trudno ci o tym rozmawiać nie uważam tego za trudne po prostu nie muszę o tym mówić 24 godziny na dobę co mogę powiedzieć na ten temat? Nie mam problemu, to ja jestem problemem. Wiem o tym naprawdę. I tego nie da się rozwiązać przez gadanie. Gadanie nie uczyni mnie płodnym. Ostatnim razem powiedziałeś, że czujesz się jak nieudacznik. Tak, wydaje mi się to całkiem oczywiste. Nie mogę zapłodnić żony. Jestem facetem z leniwymi plemnikami. Czy może być bardziej beznadziejnie? Nie sądzisz, że to bardzo zwierzęce podejście do męskości? Jesteś silnym, zdrowym mężczyzną. Stworzyłeś wspaniały dom dla was dwojga. Zajmujesz kierownicze stanowisko w redakcji gazety. Ewa kocha cię od 15 lat. Hetty pochyla się do przodu i dziwacznie wygina, żeby spojrzeć mi w oczy. Chce mnie złamać, tak jak złamała Ewę. Czy zapłodnienie własnej żony nie jest jedyną rzeczą, do której my, mężczyźni, jesteśmy jeszcze wciąż potrzebni? We wszystkim innym już sobie świetnie radzicie bez nas. Znowu to robisz. Co? Pomijasz swoje uczucia. Masz niską samoocenę, Peter. Myślę, że będziemy musieli nad tym popracować. Znowu zakładam nogę na nogę. Obgryzam kawałek paznokcia u kciuka i powstrzymuję się, by nie uciec to co tutaj robię robię dla Ewy muszę to stale mieć na uwadze nie chodzi o mnie chodzi o nas tak więc obiecuję heti pracować z nią nad swoją samooceną posłusznie zabieram ze sobą skopiowane zadania i umawiamy się na dwa nowe spotkania jedno z Ewą i jedno bez niej po czym płacę gotówką 110 euro dzień po pogrzebie mojej mamy Ewa demonstracyjnie wyrzuciła pigułkę do toalety Leżeliśmy razem w łóżku, płacząc, że teraz jestem sierotą, całkiem sam na tym świecie. Mój ojciec zmarł pół roku wcześniej. Oznajmiłem, że bardzo chciałbym mieć brata lub siostrę, kogoś, kto równie dobrze znałby moich rodziców, kochał ich tak samo mocno jak ja, kogoś, z kim mógłbym ich wspominać i dzielić smutek. Ewa wyszeptała ze łzami w oczach, że nie może być tą osobą, bez względu na to, jak bardzo się stara. Leżałem z głową na jej kolanach, kiedy powiedziała, że chce dać mi rodzinę, żebym już nigdy nie musiał się czuć taki samotny. Urodziłaby mi tyle dzieci, ile bym tylko chciał. Odparłem, że jesteśmy zbyt młodzi, żeby założyć rodzinę, ale ona uznała to za bzdurę. Im wcześniej, tym lepiej. Nasze dzieci nie byłyby jedynakami i nie straciłyby nas tak wcześnie. Miałyby energicznych rodziców, którzy bardzo się kochają. W gruncie rzeczy nie było żadnych przeciwwskazań, może poza faktem, że jako początkujący dziennikarz nadal niewiele zarabiałem, ale Ewa odrzuciła to zastrzeżenie. Zanim zajdzie w ciąży, prawdopodobnie dostanę już awans. Poza tym ona też pracowała. Była nauczycielką w przedszkolu i po prostu mogła pracować dalej. W porządku, powiedziałem, gdy ona scałowywała moje łzy. Nie marnujmy ani sekundy. Wyrzuć tę pigułkę, zrobimy dziecko już teraz. Nie miałem bladego pojęcia, co to znaczy mieć dziecko, i nie pamiętam, czy naprawdę tego pragnąłem. Wiem, że na zawsze chciałem być z Ewą, i uspokajało mnie, że ona chciała nosić moje dziecko. Choć strasznie tęskniłem za rodzicami z okresu, który potem nastąpił, pamiętam też związaną z naszą decyzją euforię. Było tak, jakbyśmy rozpoczynali wszystko od nowa. Kochaliśmy się prawie codziennie i po każdym stosunku fantazjowaliśmy o spłodzonym dziecku. Niekiedy byliśmy na 100% pewni, że się udało. A gdy księżyc świecił przez okno wprost na piękne, pulchne ciało Ewy, mówiłem jej, że to światło przyszło z góry, że to jest ten magiczny moment, że pewnego dnia opowiemy o tym naszemu dziecku. W następnych dniach Ewa miała mdłości i sądziła po piersiach, że jest w ciąży. Testy ciążowe prediktor raz za razem wyrywały nas z marzeń. A kiedy już wykrywaliśmy bardzo nikłą niebieską kropkę, potem i tak zawsze następowało krwawienie. Rok później poszliśmy do naszego lekarza rodzinnego, aby poprosić go o skierowanie do ginekologa. Nie chciał o tym słyszeć. Po roku starań 50% kobiet zachodzi w ciążę, a pozostałe 50% nie. To w ogóle nie jest powód do zmartwienia, powiedział, wierząc, że wszystko się ułoży, bo jesteśmy zdrowi i młodzi. Doradził nam jednak, abyśmy podali naturze pomocną dłoń i zaczęli robić pomiary temperatury. Przy naszym łóżku pojawiły się wykresy temperatury i termometr. Każdego ranka o wpół do szóstej Ewa budziła się na długo przed budzikiem, Mierzyła temperaturę i zapisywała wynik. Jeśli temperatura jej ciała wzrosła o 0,2 stopnia Celsjusza, najprawdopodobniej zbliżała się owulacja i trzeba było się bzykać. Grę wstępną brutalnie przerywała. Nie miała na nią ochoty wcześniej rano. Musiałem jak najszybciej wtrysnąć w nią swoją spermę, abyśmy oboje mogli pojawić się na czas w pracy. Pół roku później wróciliśmy do lekarza rodzinnego po strasznej kłótni poprzedniej nocy o to, czy powinniśmy rozpocząć karuzelę medycznych procedur? Byłem na nie. Chciałem mieć z nią dziecko, ale zrodzone z miłości, a nie z probówki. Po trzech piwach ośmieliłem się też powiedzieć, że w ogóle mi się nie podoba to, co się między nami działo przez ostatnie pół roku. Trzy dni w miesiącu pieprzyć się na autopilocie, a przez resztę miesiąca w ogóle tęskniłem za nią. Chciałem powrotu do tego, jak było między nami, zanim zdecydowaliśmy się na dzieci. Ewa wściekła się na mnie. To był bezpłatny fragment. Po więcej, zapraszamy do aplikacji audioteki.